Witam serdecznie, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel i razem z Miłosławą Krogulską z portalu czary.pl przedstawimy Państwu horoskop tygodniowy na dni od 4 do 10 sierpnia 2014 roku. Miłka, co nas czeka w tym tygodniu? W tym tygodniu na niebie spokojnie. Aspekty planet sprzyjać będą przede wszystkim refleksji, nauce, chociaż to wakacje, i wyciąganiu wniosków z tego, co nam się przydarza. To jest taki tydzień, w którym praca intelektualna i praca duchowa będzie nam bardzo dobrze wychodziła. Więc czy na plaży, czy na górskich szczytach, warto znaleźć chwilę, żeby się zastanowić nad swoją sytuacją. Dlaczego będziemy tacy refleksyjni? Dlatego, że w piątek Słońce znajdzie się w koniunkcji z Merkurem, a to jest taki moment, w którym przychodzą nam do głowy różne dobre pomysły. Natomiast refleksji sprzyjać będzie kwadratura Słońca z Saturnem, która czekać nas będzie w sobotę. I to jest taki dzień, w którym będziemy musieli zwolnić, będziemy chcieli nawet trochę pobyć sami, więc na weekend nie planujcie jakichś szalonych imprez, bo bardziej energia sprzyjać będzie kameralnym spotkaniom, a nawet odrobinie samotności. Pomimo tego cały tydzień będzie bardzo sprzyjał tym, którzy są gdzieś w podróży, tym, którzy muszą dokończyć różne ważne prace oraz tym, którzy chcą załatwiać różne sprawy urzędowe. Ale z uwagi na kwadraturę Słońca z Saturnem, to co jest ważne, postarajcie się załatwić w pierwszej połowie tygodnia, dlatego że wtedy będziemy mieli o wiele więcej energii. A już im bliżej kwadratury Słońca z Saturnem, tym bardziej będziemy mieli ochotę usiąść gdzieś w spokoju, poczytać książkę i odsunąć od siebie wszystko to, co jest trudne i ryzykowne. W niedzielę bardzo duża zmiana aury, dlatego że znajdzie się Księżyc w pełni i ta pełnia doda nam sił, doda nam wigoru i sprawi, że te wszystkie genialne pomysły, na jakie wpadliśmy w piątek, będziemy dobrze wiedzieli, jak zrealizować, z kim zrealizować i kiedy zrealizować. Więc od niedzieli możecie już ryzykować i możecie bardziej aktywnie i ambitnie działać. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, w tym tygodniu poważnie podejdą do życia i do swoich obowiązków. Barany nie będą takie narwane jak zwykle. Merkury ze Słońcem, który będzie działał pozytywnie na Wasz znak zodiaku, sprawią, że będziecie bardziej poważni, bardziej szanowani i też Wasze decyzje będą o wiele bardziej wpływały na otoczenie. Bądźcie więc uważni, im bliżej pełni Księżyca, czyli im bliżej końca tygodnia, bądźcie bardziej współpracujący z innymi ludźmi. Lwy natomiast będą w swoim żywiole. To jest taki tydzień, kiedy Wasza energia, Wasza produktywność będzie bardzo duża, ale uważajcie, bo jakiś autorytet czy jakaś ważna osoba, która ma nad Wami władzę, może Was krytykować, co niezbyt korzystnie wpłynie na Wasze samopoczucie. Dostosowujcie się do sytuacji i przede wszystkim nie buntujcie się bez sensu, bo Słońce w kwadraturze z Saturnem na niebie uczy nas pokory, ale też uczy nas pracowitości i każdy lew w tym tygodniu właśnie pracą i samozaparciem dużo osiągnie. Natomiast strzelce w tym tygodniu będą bardzo rozbiegane, bardzo towarzyskie, mało będą pracować, bardziej będą poważnie podchodzić do spraw uczuciowych. Jeżeli macie jakąś niezałatwianą sprawę z przeszłości, to właśnie to jest tydzień, kiedy ta znajomość czy pewne sprawy z nią związane mogą wrócić do Waszego życia. Im bliżej końca tygodnia, tym łatwiej będzie Wam wyjaśnić wszystkie nieporozumienia. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, nie będą się zanadto przejmowały różnymi problemami. W tym tygodniu zrobią sobie dobry plan i będą się go trzymać. Szczególnie byki będą mistrzami załatwiania rodzinnych spraw i mistrzami zdobywania pieniędzy na swoje potrzeby. Bykom powodzenie bardzo sprzyja, ale trochę bądźcie ostrożni w piątek, dlatego że ta kwadratura Słońca z Saturnem może sprawić, że ktoś się sprzeciwi albo zarzuci Wam, że jesteście egoistami. Więc w piątek zwracajcie uwagę na cudze potrzeby, zróbcie komuś jakąś uprzejmość albo przyjemność, a przez cały tydzień szczęście będzie Wam bardzo mocno sprzyjać. Panny będą w dobrych humorach, szczęście będzie im sprzyjać w pracy i wszędzie tam, gdzie trzeba zaplanować jakieś ważne czynności. Panny będą bardzo dobrymi organizatorami w tym tygodniu, więc jeżeli szukacie kierownika jakiegoś projektu, to właśnie do panien należy się zwracać. W sprawach osobistych będzie więcej spokoju, w sprawach towarzyskich trochę nawet nudno. Pod koniec tygodnia, dopiero tak od niedzieli mniej więcej, nadejdzie dobry czas na imprezy, zabawy, ale też wycieczki. Koziorożce będą zadowolone, sprawy koziorożców będą się całkiem nieźle w tym tygodniu układały, ale możecie mieć takie wrażenie, że energia zwolniła, że trochę mniej się wokół Was dzieje, że więcej moglibyście wycisnąć z każdej sytuacji, gdyby ludzie bardziej Wam pomagali. I postawcie w tym tygodniu na ważne rozmowy, ważne spotkania, mówcie otwarcie o tym, co chcielibyście dokonać, a dzięki koniunkcji Słońca z Merkurem z pewnością znajdziecie pomocników albo jakieś osoby, które będą życzliwe i powiedzą Wam, jak możecie postawić na swoim. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, w tym tygodniu będą bardzo rozbiegane i bardzo towarzyskie.
Bliźnięta chętnie odwiedzą swoich znajomych, chętnie wyruszą z pracy, z biura w poszukiwaniu nowych klientów lub po prostu będą chętniej dzwonić, telefonować, rozmawiać z innymi ludźmi, co pozytywnie wpłynie na Wasze wyniki i też na Wasze życie towarzyskie. Wagi natomiast będą bardziej skupione na tym, co im wypada, a co nie w tym tygodniu. Będą bardziej zwracać uwagę na to, jak to się wobec nich zachowuje. Mogą też usłyszeć jakieś niepokojące plotki. Im bliżej końca tygodnia, tym bardziej będziecie ciekawi różnych towarzyskich imprez i wyjść. Weekend na pewno bardzo dobry, imprezowy i odpoczynkowy. Natomiast wodniki w tym tygodniu będą bardzo nabuzowane. Pełnia księżyca w Waszym znaku zodiaku sprawi, że już od początku tygodnia będziecie chcieli na siłę zrobić wszystkie rzeczy naraz, więc spokojnie podchodźcie do obowiązków i nie tylko pracujcie, ale też odpoczywajcie. Weekend natomiast bardzo dobry, jeżeli chodzi o wyjazdy, o spotkania towarzyskie i sprawy uczuciowe. W dobrych humorach będą znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, ale będą w tym tygodniu zajęte bardziej rodzinnymi zadaniami i jakimiś obowiązkami, które są związane z domem, niż innymi zagadnieniami. Szczególnie raki będą tymi osobami, które będą chciały całej rodzinie uchylić nieba, będą zajęte gotowaniem, robieniem przetworów albo organizowaniem rodzinnych podróży. Jesteście bardzo dobrymi organizatorami rodzinnych wyjść, wyjazdów i wycieczek i krewni, którzy chcą czegoś od Was, w tym tygodniu mogą się częściej do Was zgłaszać, więc uważajcie, szczególnie w piątek, żeby ktoś bliski nie wszedł Wam na głowę. Trzeba w tym tygodniu znać granice, a wszystko będzie się dobrze układać. Skorpiony będą aktywne, bardzo energiczne i Mars, który przemierza ich znak zodiaku, przypomni im o tym, że trzeba dbać o kondycję. Więc parki będą pełne biegających skorpionów, góry będą pełne skorpionów, które zdobywają szczyty, bo w tym tygodniu zdrowie, kondycja, dobre samopoczucie będą dla Was absolutnie najważniejsze. Dlatego nie siedźcie w pracy do późna, tylko zorganizujcie sobie coś takiego tylko dla Was, dla zdrowia, coś, co sprawia Wam przyjemność. Ryby będą również wesołe, szczęśliwe, zadowolone. Świat nie będzie płatał rybom nieprzyjemnych niespodzianek, ale podczas pełni w niedzielę uważajcie na to, co mówicie swoim bliskim, dlatego że różne Wasze opinie, które będą szczere, mogą się wydać komuś za ostre. Więc przez cały tydzień bądźcie mili i uprzejmi, a w niedzielę uważajcie, żeby po prostu nie puściły Wam nerwy. Wszystkim znakom zodiaku życzymy udanego tygodnia, udanego urlopu i wypoczynku, a po więcej horoskopów i wróżb zapraszamy na www.czary.pl.